Hej wszystkim, z tej... Hej wszystkim, z tej strony Screamy. Dzisiaj mamy kolejną przygodę zniszczenia świata. Mamy tsunami, mamy... W sumie mamy wszystko, praktycznie. Może czegoś nie użyjemy, nie wiem, może coś zostawimy. Albo użyję wszystko, zobaczę, nie wiem jeszcze. Tak, mamy tsunami, mamy trzęsienie ziemi, to już było. Ludzie mówili, że Kraken zatrzyma meteor, o. Ale meteorytu jeszcze nie testowaliśmy, więc tak jakby jeszcze nie wiem, jak to wygląda z meteorytem. Mamy podróbkę czarnej dziury, jakiś magnes żałosny, jakieś bomby śmieszne, fajerwerki i wiatr. Kto mówi wiatr w tych czasach? Nieważne. Dobra, to tak, to będzie zagłada totalna. Czy ja użyłem tego wiatru? Oj, dobrze, że zmieniłem mapę szybko. Nie wiem, co niby wiatr by miał zrobić na przykład dla takiego mostu? Przecież to bez sensu, że wiatr miałby coś zrobić. No i nic nie robi. Czemu te budynki? Budynki? What the f***? Co jest? Czemu? Nie, ja to muszę na mieście zobaczyć. Czemu wiatr był taki potężny? O co chodzi? Chcę tutaj zobaczyć. Czy on będzie wpływać na te samochody? Oczywiście, że nie. Oczywiście. Budynki się przewracają, samochody sobie lecą, mimo wszystko. Wywalone mają. Oczywiście budynki atakują samochody, bo też się denerwują na te samochody. Ale... Czemu tak się dzieje w ogóle? To jest bez sensu. Dobra. Wiatr. Widzę, że jeden z najmocniejszych. Dobrze, a czy na przykład wiatr może zdmuchnąć UFO? Tylko muszę najpierw wiatr dać. O Boże, wiatr jest na końcu, UFO też jest na końcu. Szybko. UFO. Zdmuchnie? Nie zdmuchnie, a piorun. A piorun zdmuchnie. Piorun zdmuchnął wiatr, to znaczy nie wiatr, o Boże, piorun zdmuchnął UFO. Czyli UFO się nie nadaje na niszczenie przez wiatr, no spoczko. O Boże, ale tu jest takie mocne miasto w ogóle. Chcę zobaczyć, jak tu oddziała wiatr. Spróbujmy przy tym zrobić tornado. Czy tornado będzie sobie działać razem? A. O. Czyli tornado... Działa z wiatrem. Jakkolwiek to brzmi, nie wiem czemu. No dobra, w takim razie musimy coś innego wymyślić. Na przykład, Godzilla zostawimy sobie, bo ja chcę zobaczyć, jak Godzilla wygląda, co robi, czy będzie atakować łapkami, czy strzeli z czymś, z buźki. Zobaczymy. Magnes wygląda na taki słaby, ale zaraz zobaczymy, bo może czymś on nas zaskoczy. Zobaczmy bomby, ale na moście, bo most jest mój ulubiony w sumie. Bomby. I co? Wow. A! W sumie... Czemu to się tak dziwnie rozpadło? O co chodziło z tym? Czemu to się w powietrzu... rozpada? Czemu? Ja chcę w końcu się tymi bombami konkretnie pobawić, bo... Patrzcie, bo można ich tutaj postawić, nastawić ich na całe miasto. Tutaj walnąć. Ciekawe, czy te bomby można eksplodować jakimś czymś innym. Na przykład, nie wiem, piorunem, czy coś. Nie. Bomby mają wywalone, że na nie spada budynek. Okej. To sprawdźmy w takim razie, co się stanie z budynkami, jeżeli wybuchną wszystkie bomby. Okej, czyli miasto się jakoś trzyma, można tak powiedzieć. Nie było najgorzej. Bomby są spoko, ale takie na chwilę do zabawy. Co robi ta czarna, znaczy nie jest czarna, nie wiem jaka jest, wygląda na białą dziurę, ale mimo wszystko nie wiem co to robi, zaraz zobaczymy. Chcę zobaczyć jak to i to. Co to jest? Czy coś z tego wyjdzie, czy coś? Nie, jak coś z tego wyjdzie, to będzie... Nie no, co się z tym dzieje? Halo? Żyjesz? Halo? Ej, nie rozumiem, a co jak zrobić tę czarną dziurę?
A. Czarna dziura jest po prostu w swoim żywiole, no ale... Co to robi? Wait, chcę zobaczyć. Chcę zobaczyć, nie wiem, postawię to na przykład tu. Tu. I co to będzie wciągać? Auta czy co? 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 Czy to jest teleport? Czy to jest teleport jak w jakimś portalu 2? Ho, tak, to jest teleport. Ale genialne. Ale genialne. Mogę z góry. Ej, nie. Widzieliście, jak to zadziałało? Czy wy to widzieliście? Czy my możemy zrobić takie combo, że będzie rakieta w miejscu? Oj, krzywo troszkę postawiłem, jeszcze raz. Że będzie rakieta w miejscu, w sensie między tymi portalami się cały czas poruszać. Poczekajcie. Równo tak, w dół. Ej, znowu jest krzywo, ja nie umiem. Dobra, zobaczmy rakietę. W dół. A. Wait, moje obliczenia trochę nie dały rady. Coś tu źle zrobiłem. Myślałem szczerze, że to będzie przychodzić do tego i wracać się do tego. Wiem, jak to można zrobić. Stąd bym musiał zacząć. Ale jak ja mam stąd zacząć? Ej, nie da się. Chyba, żebym zrobił tak i tak. Czy to by zadziałało? Nie, chyba też nie. What? Z czemu? Co się stało? Przecież nic nie zrobiłem. Aha, no spoko. Dobra, zobaczmy mimo wszystko ten meteoryt. Już nie będę się bawić tymi portalami. Pewnie w następnym odcinku spróbuję coś zrobić ciekawego z nich. Zobaczmy, co meteoryt potrafi. Damy go w mieście, bo miasto jest troszkę ciekawsze. A, muszę znowu go wybrać, kurczę. I damy go o tak. O kurde! Ale się przebił! Jakby go tak dać od boku... Wow! Co? Czy można dać tak meteoryt od boku i on skosi całe miasto? Co? Nie gadajcie, że z mostem można zrobić tak samo. Co to ma być? Czy meteoryt można wciągnąć czarną dziurą? Bo ja nie wiem, jak go można inaczej zatrzymać. Meteoryt, gdzie jesteś? Tu. Dobra, leci. O nie, nie trafię. O, teraz. Kurde, za późno. Szybko, meteoryt. I wciąga już. Nie, meteoryt wywalony, przelatuje dalej. Ej, kurczę, to jest dziwne. Ale on jest potężny. Jaki on jest potężny. No patrzcie na to, co tu się dzieje w ogóle. Nie wierzę. Po prostu nie wierzę, co tu się dzieje. Co ja mogę z tym meteorytem zrobić? Jakby walnąć go tak w dół. Ten most musi go zatrzymać, bo on jest potężny, ten most. Patrzcie, zróbmy w ten sposób, że zrobimy tak. Idealnie w dół. Aha, czyli nie da się go zatrzymać mostem? No to kurczę, nie wiem. A jakby zrobić na przykład krakena? Załóżmy, że będzie kraken. Widz mi pisał, że da się zatrzymać meteoryt, więc zobaczmy. O kurde, kraken zatrzymuje meteoryt! Nie no, czemu ten kraken jest taki potężny? Zobaczmy w mieście na przykład. Dajmy krakena i meteoryt. Ale on mimo wszystko rozwalił tu na boku. No nie wierzę. Nie wierzę. Ale on jest potężny. Został nam magnes. Jak działa magnes? No magnes zadziała na most na pewno, bo most jest z metalu. Wait. Wow. To działa jak jakaś czarna dziura, że tak sobie mogę to podnieść po prostu. Wszystko. Patrzcie na to. Wow.
Dobra, czyli magnes to jest takie coś, co denerwują cię te samochody. Możesz się z nimi rozprawić. O, już nie będą jechać i cię denerwować. A jak działa z latającymi samochodami? Jak to nie będzie działać na latające samochody, to się zdenerwuje. O, działa, działa. Dobra, super, że działa, super. A czy meteoryt działa na samochody? Aż jestem ciekaw, bo nie zwróciłem uwagi wcześniej. Działa, definitywnie działa. Dobra, wiecie co? Niestety muszę wam powiedzieć, że Godzillę, samą Godzillę przetestujemy w następnym odcinku, bo nie spodziewałem się, że ten meteor będzie taki potężny, że nic mu się nie oprze. Nie wiem jak z Godzillą, jak ona będzie wyglądać, jak będzie funkcjonować. Jest to tak ciekawe, ta gra jest serio super zrobiona. Zostały nam fajerwerki, Godzilla i co do portali, pobawimy się w te transportowanie. Można samochody transportować. Zobaczymy w następnym odcinku. Może coś wykombinuję. Pa, pa.